klasztoru i wszystkich sióstr klarysek kapucynek mam zaszczyt powitać Państwa na koncercie organowym. Serdecznie witamy Pana Starostę Przasnyskiego Krzysztofa Binkowskiego, inicjatora mniejszego koncertu wraz z małżonką. Witamy Przewodniczącą Rady Powiatu Przasnyskiego, Panią Katarzynę Wróblewską. Serdecznie witamy artystów klasy organu Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Przasnyszu. Szczególnie witamy Pana Dyrektora Artura Żukowskiego, Panią Doktor Marię Łutkowską oraz nauczycieli, Pana Profesora Rafała Witkowskiego i Pana Profesora Krzysztofa Łukaszewskiego. Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa przybyłych na koncert do naszego klasztoru i dziękujemy za życzliwość dla naszej wspólnoty klarysek kapucynek. Szanowni Państwo, rok 2022, 19 września, to rok 120. rocznicy urodzin rodowitej warszawianki, a naszej błogosławionej siostry Marii Teresy Kowalskiej, kapucynki z klasztoru w Przasnyszu, która poniosła śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Działdowie dnia 25 lipca 1941 roku. Jej świątobliwe życie zostało uwieńczone aktem wyniesienia na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie tego aktu dokonał święty papież Jan Paweł II. Szanowni Państwo, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Prosimy Panią Doktor Marię Łutkowską o wygłoszenie słowa o muzyce i o dzisiejszych bohaterach. Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i całe życie. To słowa Platona greckiego, filozofa żyjącego przed naszą erą. Żadna inna dziedzina sztuki nie wpływa tak na podświadomość, jak właśnie muzyka. Bez muzyki nie dałoby się żyć, bo to, co nas otacza, byłoby przygnębiające i monotonne. Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ człowiek w muzyce dostrzega coś więcej niż dźwięk, czyli przekaz. Treści zawarte w nutach, w tekstach i w harmonijnej melodii czasem wzruszają, czasem śmieszą, a czasem zasmucają. I przez muzykę człowiek może wyrazić swoje emocje, podzielić się swoimi obawami i odczuciami. Dzisiejsi artyści, młodsi i starsi, mistrzowie i uczniowie podzielą się z Państwem właśnie tymi emocjami i odczuciami poprzez utwory, które przygotowali. A czego posłuchamy? Najpierw klasyk wiedeński, Wolfgang Amadeusz Mozart i jedno z najwcześniejszych dzieł oznaczone tytułem Allegro, to właściwie określenie tempa, napisane przez dosłownie kilkuletniego Mozarta, zapewne jeszcze z pomocą ojca Leopolda, gdyż Mozart nie umiał jeszcze wtedy pisać. Allegro KV3 wykona Róża Kijakowska. Leon Berman to francuski organista i kompozytor. Jego przedwczesna śmierć spowodowana była chorobą gruźliczą płuc. Leon Berman znany jest przede wszystkim z czteroczęściowej suity gotyckiej przeznaczonej na organy. Dziś usłyszymy dwie części. Część drugą, menuet gotycki oraz część trzecią w polskiej nomenklaturze znanej jako modlitwa. W wolnym tłumaczeniu z języka francuskiego modlitwa do naszej Pani. Obydwie kompozycje wykona Krzysztof Łukaszewski, nauczyciel klasy organów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Przasnyszu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Andrzeja Szanowskiego
Wolfgang Krieger, niemiecki kompozytor, organista w Bayreuth i nadworny kapelmistrz Greiz w Eisenbergu, to autor fantazji D. Moll, którą wykona Zofia Dudek. Krieger należał do czołowych kompozytorów środkowo-niemieckiej szkoły organowej. W pewnym sensie utorował drogę do rozwoju form muzyki instrumentalnej wielkiego Janowi Sebastianowi Bachowi. Któż z nas nie zna marsza weselnego Felixa Mendelssohna? Chyba każdy słyszał utwór choć raz w swoim życiu, przy okazji oczywiście ślubu. To najbardziej znany fragment muzyki Felixa Mendelssohna do snu Williama Szekspira, skomponowany w 1842 roku jako ostatnia część suity baletowej. Popularność marsza nowoladowej muzyki towarzyszącej ślubom datuje się nieco później, dopiero na rok 1858, kiedy został odwykonany w amerykańskim kraju. Podczas ślubu wczesnej połowy kobiet z księciem Ferdynandem Hohenzollernem. Dziś marsz zaczął pod palcami Adama Bobińskiego. Jan Kobielski to postać bardzo tajemnicza. Według wielu muzykologów jest to kompozytor działający w połowie XVII wieku na północno-wschodnim Mazowszu. Dotąd nie odnaleziono żadnych pewnych informacji na temat jego biografii i działalności artystycznej kompozycji. Prawdopodobnie należał do rodziny organistów znanych z działalności w Prusach Wschodnich na przełomie XVII i XVIII wieku. W zbiorze muzyki organowej znanym warszawską tablaturą organową, pochodzącym z drugiej połowy XVII wieku i powstałym się puszczalnie w okolicach Ostrołęki, znalazł się preludium. Jedyny utwór podpisany nazwiskiem kompozytora Johannes Kutwitz. Według obszernego artykułu Rostislava Bekajenko, który ukazał się w 2008 roku na miesięcznika o muzyce poważnej muzyka 21, preludium, które jest najbardziej znaną kompozycją Kotryskiego, może być falsyfikatem spreparowanym na początku wieku XX. Z wnikliwej analizy autora wynika, że nieznany szerszemu światowemu kompozytor mógł stosować techniki kompozytorskie typowe dla takich mistrzów jak Dietrich Buxtehude, działający co najmniej 50 lat później i dysponujący jednym z najdoskonalszych instrumentów tamtej epoki, po którego istnieniu na północnym Mazowszu nigdy nie było w czasie domniemanego życia Jana Kobielskiego żadnych śladów historycznych. Nie przeszkadzałem to jednak w odbiorze i radości z tej muzyki, do czego oczywiście zachęcam, ten utwór wykona Emilia Kisiel. Johann Pachelbel, niemiecki kompozytor organista, jest Państwu na pewno znany przez pryzmat kanału D, dur napisanego na dwoje skrzypiec i basso continuo. Pachelbel, organista w takich miastach jak Wiedeń, Stuttgart czy Erfurt, komponował także dzieła na obrony solo, preludia, pokazy, fugi. Fantazję E-moll usłyszycie Państwo dziś w wykonaniu Wilhelms. O mensch, bewein dein Sünde groß. O człowiecze, płacz z powodu Twego grzechu wielkiego. To pieśń protestancka, na podstawie której Jan Sebastian Bach stworzył preludium chorowe o tej samej tytule. To preludium, jak i inne preludia chorołowe, jak Jana Sebastiana Bacha, pochodzi ze zbioru orgel Büchlein, który powstał, kiedy Bach służył jako organista na dworze książęcym w Weimarze. Bach miał zamiar skomponowania 164 preludiów chorołowych do pieśni śpiewanych w roku kościelnym, tak, aby każda część roku była reprezentowana przez inną kompozycję. Ostatecznym zbiorem znalazło się 46 preludiów chorałowych. Preludium chorałowe Mensch, Wein, Dein, Sünde, Groß znajduje się w katalogu dzieł kompozytora pod numerem BWV 622 i przeznaczony jest na okres wielkiego postu.
zagra dla nas dziś ten utwór Krzysztof Łukaszewski. Tokata i fuga D mol bemol fałd 565 Jana Sebastiana Bacha to kolejny znany utwór z tej karatury muzycznej. Nie ustalono dotychczas kiedy ani gdzie kompozycja ta powstała. Część badaczy wiąże ją z pobytem Bacha Arnstadt, inni z kolei z Weimarem. Wskazywane są pewne cechy kompozycji bliskie utworom skrzypcowym. Być może to kapa jest organową transkrypcją utworu skrzypcowego, a może jest po prostu improwizacją kompozytora. Dziś utwór ten zagra na etykiecie klasy organów Rafał Witkowski. Z kolei dyrektor szkoły Artur Szopowski wykona poemat In Paradisum, część pierwsza, wstęp, ukrzyżowanie. Zaprawdę powiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju Feliksa Nowowickiego. Feliks Nowowicki to nie tylko rota. Nominowany szanowanym papieskim kompozytorem, to twórca wielu cyklu szalnych, oratorów, oper, a także symfonii organowych. Jest to chyba jeden z niewielu kompozytorów, o których wszyscy słyszeli, ale którego kluczowa twórczość ciągle znana jest jedynie dla elitarnych krajów. Poemat organów In Paradisum jest jedną z najbardziej transparentnych kompozycji, których wyrażać się może w pełni rodzinowego warsztatu w Feliksa Nowowickiego. Kompozycja inspirowana jest sierpniowa ostatnimi słowami Chrystusa. Część pierwsza, którą dziś usłyszymy, nosi tytuł Wstęp ukrzyżowania. Co prawda opowiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną. A na zakończenie koncertu Rafał Witkowski zaprezentuje preludium z Tedeum. Marka Włansza będzie skomponował ją na potężny skład wokalny instrumentalny podczas pobytu w Paryżu. Dziś zacznie pierwsza część dzieła, oczywiście w transkrypcji organowej. Życzę Państwu wielu wzruszeń, wielu emocji i tego, żeby te emocje, które Wam będą towarzyszyły podczas koncertu, zostały z Wami jeszcze na długi czas. Matka Teresa, dziesiątka Jezus ze chrztu Mieczysława Kowalska urodziła się w Warszawie 19 września 1902 roku w katolickiej wielodzietnej rodzinie szewca Adama Kowalskiego i Walerii Konstancji Brzezińskich. Ochrzczona 5 października 1902 roku w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Warszawie. W 1915 przystąpiła do pierwszej komunii świętej, a w 1920 przyjęła sakrament bierzmowania. Ukończyła wtedy też powszechną pensję dla dziewcząt. A teraz wysłuchajmy utworu Allegro Mozarta w wykonaniu Jurzy Białkowskiej z klasy pana profesora Rafała Witkowskiego. Thank you.
1917 i echo związanej z nią nadziei na rządy robotników i równouprawnienie społeczeństwa wielu Polaków wzbudziło zafascynowanie. Ojciec Mieczysławy popierał tę politykę i na początku lat 20. XX wieku opuścił Warszawę i z rodziną wyjechał do Związku Sowieckiego, do Kijowa. Odszedł od Boga, stał się zażarłym komunistą. Mieczysława nie wyjechała, pozostała w Warszawie. Pracowała jako opiekunka do dwójki żydowskich dzieci. Utwór Menuet Suity Gotyckiej Leona Bellmana w wykonaniu pana profesora Krzysztofa Łukaszewskiego. Na mszę świętą uczęszczała do kościoła kapucynów przy ulicy Miodowej.
tam na modlitwie przed Bogiem rozeznała swoje powołanie i przez ojca Beniamina Zontaga kapucyna została skierowana do klasztoru kapucyny w Przasnyszu, gdzie wstąpiła 23 stycznia 1923 roku. Fantazja bemol Johanna Klibera, wykonanie Zuzi Dudek z klasy pana profesora Krzysztofa Łukaszewskiego. Ojcostwa świętego